czasów niepamiętnych przyświeca nam jedna idea. Wizja katastrofy wszystkim narodom rozum odbiera. Zaczęło się od tej samej parszywej chciwości, dla której po dziś dzień zmieniamy swe wartości. Morderstwo Abla było początkiem wszystkiego. Potem spokojna bez wytchnienia dokłada rękę do tego, by przemocy i rozlewu krwi nigdy nie było końca. Lecz podobnie jak w szachach, zawsze wysuwają gońca. Sami w cieniu skryci poza światłem dnia. Dodam tylko, że to ci sami, co ukrzyżowali Jezusa. Wieczni tułacze mają się za naród wybrany, tylko czemu swej chwale jest zewsząd wyganiany? Nigdzie nie chciany, dręczony i gnębiony, bo ich cel to zniszczenie. Gdziekolwiek się pojawią, wojna i cierpienie ludzi jest dla nich świetną zabawą i szansą, bo zarabiają na niewinnych cierpieniu. A przez lata ich pozycja zyskała na znaczeniu. Pierwsze zwycięstwo zyskali, finansując Francuzów, zarabiając na rewolucji bez żadnych skrupułów. Podczas II wojny wspierali obie strony konfliktu. Zarówno nazi i alianci dostawali pieniądze od tych tu. Oni tymczasem dwoili i troili swoje światowe wpływy, a które przelewali młodzi tacy jak ty. W latach 60. kobieta spory się toczyły. Po dziś dzień nie jest pewne, o co tam walczyli. Kolejne dusze stracone na polu bezsensownej walki. Władcy tego świata nam narzali swoje banki. Dziś wymyślono walkę z terroryzmem. Ludzie boją się wojny, więc patrzą dziś zje. Poprawność polityczna na nic obywatelom nie pozwala. Za nieodpowiedni komentarz to Putin na łeb spada. Ale wracając do meritum, co mam na myśli? Dzięki fałszywym flagom oni realizują swe pomysły. Wszystko, co im się przyśli, zaczynając od ataku na Husseina i arabskie kraje. Wszystko dla ropy i innych złóż. Nie o to, kto ma rację, bo co takiego ci ludzie zrobili, żeby tak ginęli? Te wszystkie ataki zawczasu zaplanowali. Każdy zamach, czy to 9-11, czy Las Vegas, na koncercie Ariany Grande, cokolwiek stanie się teraz. Fałszywa flaga, starannie zaplanowana maskarada. Kryzysowi aktorzy gra kamerą, zwykła propaganda. Abyście wszystko łykali jak pelikany, bo dobry obywatel to obywatel steroryzowany. Niebawem życzy się prawa, wolności dla bezpieczeństwa. Już teraz jesteśmy niewolnikami tego szaleństwa. Wojna musi trwać, bo o to w tym wszystkim chodzi. Nieważne kto wygra, ważne kto się opłowi. Więc nie zadawaj pytań i do szeregu stań. Do szeregu stań i nie zadawaj pytań. Teraz jest czas na podjęcie decyzji. Wolisz być wolny, czy być niewolnikiem myśli, który wykonuje swoje przy tym pytań nie zadając. Zastanów się dobrze, umysł przy tym wysilając. Tak więc mają w chuj kasy, władzę i ropę, ale to wciąż za mało. Oni chcą ciebie, chcą władzy absolutnej w każdej życiowej sferze, dlatego wymuszają z nas wszelkie informacje, jak chociażby telefony na odcisk palca. Bo wiecie, spiskowa teoria, ja mówię indoktrynacja. Dlaczego wydają miliardy na zbrojenia, kiedy Afryka umiera z głodu i pragnienia? Skąd te wszystkie choroby pokroju AIDS? Chcą wybić nas do nogi, przy tym się nie kryją. Co otwarcie powtarzam, że chcą zredukować liczbę ludności. 500 milionów kontrolować będzie im prościej. Sam sobie odpowiedz, skąd dziś tyle nowotworów, kolejnych przypadłości i kolejnych chorób. Zwróć uwagę na powietrze, którym oddychasz, wdychając to się, bo powoli się zabijasz. Zwróć uwagę na żywność, którą się odżywiasz, zjadając ją sam siebie do grobu pychasz. I nie ma alternatyw, bo cały świat tak dziś wygląda. Jednak aby to zrozumieć, trzeba wrócić do podstaw i odwrócić wszystko do góry nogami. Wtedy zrozumiesz, jak bardzo jesteśmy okłamywani. Politycy zamiast dbać o nas, dbają tylko o siebie. Reszta bez znaczenia, pogrążamy się w biedzie. I nie myśl, że kiedyś będzie lepiej, tylko wtedy, jak zmobilizujemy sami siebie i sami zaczniemy dbać o własne dobro. Pojedyncze jednostki próbując, kończą pod ziemią. W tej kwestii też wiele się nie dowiesz, bo kontrolują media i wszystko, co leci w obieg. Każdy wpływowy polityk, czarny, dobrze o tym wie. Jednak zabawy o życie nic ci nie powie. Jak zacznie gadać, od razu zaczynają się skandale. Później nawet ginie w tym całym złowieszczym szale. Są rzeczy, które po prostu nie mieszczą się w pale. Dowiesz się więcej w trzecim rozdziale. Wojna musi trwać, bo o to w tym wszystkim chodzi. Nieważne kto wygra, ważne kto się opłowi. Więc nie zadawaj pytań i do szeregu stań. Do szeregu stań i nie zadawaj pytań. Teraz jest czas na podjęcie decyzji. Wolisz być wolny, czy być niewolnikiem myśli, który wykonuje swoje przy tym pytań nie zadając. Zastanów się dobrze, umysł przy tym wysilając. Nie jestem pierwszy i z pewnością ostatni też nie, który porusza tę bardzo przykrą prawdę. Wkurwiam jak te klasy TV, dobrze się bawią i na nikogo poza sobą nie zważają. Cegiełkę do planu dokładają i umysł młodych osłabiają. Jak myślisz, co stanie się, z to zgrają, co byle gównem się jarają, gdy rozkaz otrzymają.
zmierzam do tego, że wszystko to jeden wielki ściek. Kłamstwo, fałsz, oszustwo i blef. Chcesz się uchronić? Zacznij więc myśleć. Nie sugeruj się tym, co zobaczysz i przeczytasz. Dogłębna analiza, to ci się przyda. Wiesz, czyja wina? To wina Żyda. Oni tym sterują i oni to napędzają. Jednak ty nie trzymaj, z tą bezmyślną zgrają. Co wszystko przyjmuje i emocjami się kieruje. Za chwil parę brat przeciw bratu się zbuntuje. Jak wspomniałem, polityka to bardzo brudna gra. A wiesz już tam, to bandytów jest gra ja. Nie wolno im ufać, nie można im wierzyć, bo naszym kosztom chcą się tylko obłowić. Chcą wojen, to niech sami na nie spierdalają. Oni to finansują i sterują, świetnie się bawiąc. 2025 ma coś miejsce mieć. Co jak dokładnie nie wiem, ale lepiej się strzec, bo w tych czasach nic na świecie pewnie nie jest. Można jedynie spekulować, jak to skończy się. Polacy im bardzo nie pasują, chyba za dużo myślimy. Już tam USA stacjonuje, dalej oczy mydlimy i udajemy, że to przecież nic strasznego. Przypomnij sobie Iran czy Libię i pomyśl, kolego, jak inwazja USA dla nich się skończyła. A z pokojowym zamiarem tam przecież kroczyła. Na tym demokracja właśnie się opiera. Rób to, co chcą, albo do dupy się dobiera. Dla mnie tematy są godne poruszania, bo mało kto zajmuje się nagłaśnianiem. Jednak kiedyś ja tu legli zmianie. Przypomnij sobie, kto głosząc prawdę stawał na głowie. Byle tylko uświadomić tobie. Wojna musi trwać, bo o to w tym wszystkim chodzi. Nieważne kto wygra, ważne kto się obłowi. Więc nie zadawaj pytań i do szeregu stań. Do szeregu stań i nie zadawaj pytań. Teraz jest czas na podjęcie decyzji. Wolisz być wolny, czy być niewolnikiem myśli, który wykonuje swoje przy tym pytań nie zadając. Zastanów się dobrze, umysł przy tym wysilając. Wojna musi trwać, bo o to w tym wszystkim chodzi. Nieważne kto wygra, ważne kto się obłowi. Więc nie zadawaj pytań i do szeregu stań. Do szeregu stań i nie zadawaj pytań. Teraz jest czas na podjęcie decyzji. Wolisz być wolny, czy być niewolnikiem myśli, który wykonuje swoje przy tym pytań nie zadając. Zastanów się dobrze, umysł przy tym wysilając. Do you a communist, huh? How do you like it? They tell you all the time what to do, what to think, what to feel. Do you wanna be like a cheater? Call us other people, man. I don't have the mission to this bullshit. You wanna work 8-10 fucking hours? You own nothing? You got nothing? You wanna chip out on every corner, man, looking after you, watching everything you do, everything you say, man? You know I eat octopus 3 times a day? I got fucking octopus coming out of my fucking ears, man. I got the fucking washing shoes, my feet's coming through. How'd you like that? What do you want me to stay there and do nothing?